Wkurzył mnie ten policjant. Wiesz, jakim tonem ze mną rozmawiał? Michał, to było przesłuchanie. Ale ja jestem niewinny. Ja nie wiem, on chyba przypuszcza, że buchnąłem jakieś świństwo od matki z apteki i podrzuciłem Justynię. A skąd oni mogliby wiedzieć o aptece? No bo sam im powiedziałem o tym teście, który mama dała Justynie. Ale nie dziw się temu policjantowi, on musi być podejrzliwy. Ty też przeciwko mnie? No proszę cię, siadaj, dopij kawę, zaraz będziesz musiał jechać po chłopców. Rzeczywiście. Wiesz co, odbiorę ich gdzieś tak dopiero około 20. Nie ma sprawy. Odbiorę was do domu. Słuchaj, może przyjechać po ciebie na uczelnię? Nie, nie trzeba. Koleżanka mieszka obok, to mnie podrzuci. Może nie przyjść. Przyjdzie, rozmawiałam z nią godzinę temu przez telefon. Różnie bywa. Co cię napadło? Nic. Pokazuję ci, w jaki sposób rozmawiał ze mną ten policjant. I co, wkurzające, nie? No, musiał ci nieźle zaleźć za skórę. Ale niepotrzebnie. Mówiłam ci, że jak mnie wezwą, to potwierdzę, że byłeś z chłopakami i że zadzwoniłeś do Justyny. Fajny z ciebie kumpel. O, dzięki.